Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowity i magiczny krem kawowy, tylko z 3 składników. A magia tego kremu polega na tym, że przygotowujemy go w 5 minut i bez dodatku nabiału. Do przygotowania kremu potrzebne będą kawa, cukier i woda. No to zaczynamy! Do misy miksera wsypujemy kawę rozpuszczalną. Następnie wsypujemy cukier i wlewamy mocno schłodzoną, lodowatą wodę. Woda do tego kremu powinna być bardzo mocno schłodzona, co najmniej pół godziny w zamrażarce. I misę z naszymi 3 składnikami umieszczamy w mikserze. Kawę najlepiej miksować końcówką do ubijania. I ważna uwaga, misa do ubijania powinna być również schłodzona. Masę początkowo ubijamy na najniższej mocy. I już po chwili widać, że nasza masa zaczyna lekko gęstnieć, ale jest jeszcze płynna, więc ubijamy dalej. W trakcie ubijania, w miarę gęstnienia, masa robi się coraz jaśniejsza. Sprawdzamy, ale krem jeszcze jest zbyt płynny, więc ubijamy dalej. Po 4 minutach ubijania krem jest już prawie gotowy. Miksujemy jeszcze minutę i na koniec zwiększamy obroty miksera. I nasz magiczny krem kawowy jest już gotowy. Krem jest na tyle gęsty, że można go wykorzystywać do różnych dekoracji. I w tym celu napełniamy rękaw cukierniczy i z powodzeniem możemy dekorować desery. Tak przygotowany krem kawowy jest bardzo intensywny w smaku, dlatego jest idealny jako dodatek do deserów, lodów lub ciast, ale raczej nie może być główną bazą deserów. Do przygotowania kremu można również wykorzystać kawę bezkofeinową. I sprawdziłam, że tak przygotowany krem kawowy zachowuje swój kształt przez co najmniej 2–3 dni. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!